Sebek, i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Jesteśmy w Flotsam, idziemy na egzekucję Barda i Krasnoluda. Łatwo można domyślić się, o kogo chodzi. Coś tam było do szukania. Klops drewno, to jest potrzebne do Wiedźmin, do Wiedźmińskiego miecza. Pozdrawiam. Świnki! Ludzie! Ludziska! Zaraz wieszać będą! To co? Widzimy się na wieszaniu, kumie? To jest mi wieszanie! Ten bigos chyba ma już dosyć! Widzę, że to jakieś taka doświadczenie, znaczy doświadczenie, wydarzenie miejskie. Jorvet jest poszukiwany. No, kto by się spodziewał? Ci dwaj znowu się wplątali w jakieś kłopoty. No, a wracając do tego, co powiedziałem pod koniec ostatniego odcinka. Jest jedyna postać Wiedźmina, która kojarzy mi się z tym zabójcą królów. I to jest... Łowca Nagród. On był w sadze wiedźmińskiej. On porwał Ciri, współpracował z Vilgefortzem. Został zabity przez Wiedźmina w ostatniej części. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jego imię było wspomniane w pierwszej części przez... No właśnie. Jaskier Izoltan. No kto by pomyślał? Informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Męska duma, kurde. Geralt! Geralt! Tutaj! Pomóż! Z woli boskiej i katowskiej. Hycel. Ty, białowłosy, cofnij się! Znam tych dwóch i nie pozwolę ich powiesić. Szczam na to, czy ich znasz, czy nie. Zgodnie z prawem mają wisieć. Chyba, że chcesz do nich dołączyć. Za co ich wieszacie? Groźnie nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie. Idź stąd, Garvena, to nie twój zamtus. Ale chęci do hulania to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają. Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na Wiedźminach się nie znam, ale Garvena to porządna kobieta. Zawrzeć gęby! Spokój! Tekstury się nie odbyły. Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski gnieją jądra! Stul pysk, dziwko! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Dobra. A ty co odmiesz? Patrzajcie, jak się z nimi bawi! Patrzcie, ludziska! Podnosi rękę na władzę! I tak będą dynda! Bijatyka regularnie. No, chodź! Znajdzie się miejsce dla takiego popa... No
Jaskier nie ma kapeluta. O! O, fuck. Mamy to. Mamy jakiegoś koksa. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Melduje, że Prędzej to koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Nie masz prawa ich wieszać. Prawo we Flotsam to ja, z woli króla. Ja także reprezentuję króla, Vernon Roche. No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze Skojatel podlega mojej jurysdykcji. A Jaskier? O co jest oskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Co na to wasza jurysdykcja? Tak myślałem. Tak było? Pozornie. Ale to nie moja wina. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, Wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek La Valette. Niestety to prawda! Król Holtest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie! Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa! I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wozy z bronią! Obowiązuje stan wyjątkowy! Czekajcie na rozkazy! Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi! Pomścić swojego króla! A teraz rozejdźcie się do domów! Ładna mowa. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że to nie ludzie zabili Foltesta. Moi poddani i tak wiedzą, kto jest wrogiem. W lesie nie mogą sobie pozwolić na moment nieuwagi, bo będą trupami. Za to w mieście jest na pewno mnóstwo przyjaznych nieludzi. Ale dookoła mamy bezlitosny las. Jeśli pozwolimy wedrzeć się do miasta jego agentom, nikt z nas nie przeżyje. Skojatel żywcem nas obedrą ze skóry. Dlatego nawet na chwilę nie możemy dać się uśpić złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem, przyjdź po zmroku, wcześniej będę zajęty. A, jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Oni naprawdę chcieli nas powiesić, zabić. Ja nie wiem, nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Dobra, mamy tych dwóch oszołomów uwolnionych. Tablica z ogłoszeniami. Może jest coś ciekawego. No ty, panie Gefreitsche.
Weźmy wszystko, będziemy czytać potem. Nie ma sprawy. Jutro spałujemy jakiegoś elfa. Weź światło wyłącz. Jesteśmy w środku. No, tekstury mi się nie doładowują i to wybitnie. Nie wiem czemu, ale to nie ma to jakiegoś dużego problemu. Dobra, chłopaki. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie. Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja wianie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. Dosyć tego politykowania. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale i poderżnął mu gardło. No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie jestem to wielkie skurwysyńskie zwierzę Jorwe. No nie! Quen to tarcza.
to ta? Nasze cycki. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Dobra. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie! Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. Racja, dość już zmitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się! Co jest? Już myślałem, że będzie bitka. Stul pysk! Idziemy. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. No ale, okej, okay, dobra. Jakaś postać nowa. Fris, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Właśnie, chciałbym... Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale fajnie wyglądasz. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatu. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewica to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Okej, dobra. Nowe zadanko. A mówiła Matula, idź terminować. Dobra, mamy. Dobra, okej. Okay. Czekaj, w ogóle, w którym momencie będę mógł ogarnąć pozostałe te? Światełko, to światełko nie chcemy chwilowo. Dobra, Quen. Quen to jest chyba tarcza. Czy
przynajmniej nogi mi obmyje. Nie sprzyjające te, no. Warunki środowiskowe. Woda przybierze. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Słucham. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. No, a dobra. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Kurde. Nie tak. Nie tak sobie to wyobrażałem. Tak, to jest ten człowiek, jak zadam. Przynajmniej nogi mi obmyje. Dobra. Nie, chwilowo weźmy zadanie. Zabójcy królów. Kejran, kwestia ceny. Dobra, wyśledzimy to zadanie. Trzeba było zadaszyć. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się... A kto się zna? Pewnie ten elf hędożony. Gdzie go znaj... We wsi, opodal... A teraz zostaw... Dobra. Wiemy już wszystko. No pięknie. Teraz do Cydrika. What the fuck? Rzemieślnik. What the fuck, man? Gdzie tu jest śledzone zadanie? Boy. Okej, dobra, muszę się chyba przełączyć na ten. Dobra, Kejran, kwestia ceny. To zadanie w sumie zostało wykonane, więc... Kejran. I teraz sprawdźmy mapę. Dużą. Okej, dobra, trzeba będzie wyjść prawdopodobnie z miasteczka. To czarodzieje, powo... Dzieci! Hej, wiedźmi! Kto to? Geralt z Rivi, to wy, panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to, co się zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Dobra. To? Ciężka skórzana kurtka. Co to jest? Co to jest i jakie... schemat. A tak jest gorsza od zbroi kruka. Dobra. Kobitka. Ale kobitka. Okay. Dawaj! Już prawie go masz! No, co? Jeszcze trochę! Zgrań chwyt! Chwyt! Ludzie znają się na siłowaniu jak ja na chędożeniu troli. Dobra, rozmawiaj z tobą. A nic. Matylda... Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem.
Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamknie. Porozmawiam. Dobra. Sklepik z marzeniami. Czy tak nie, czy tak nie nazywała się jakaś książka Kinga? Witam w moim skromnym sklepie. Potrzebuję receptury na... Mam ich tutaj. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Nie może być! Jak do... Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego... Policzę teraz do 5. Jeśli w tym czasie nie dost... Chwila! Może... 3. Dobrze! Masz! Dobra, no i żegnam. Wiem, co z ciebie, Zasiłku! Żegnam, mam cię w dupie. Dobra, teraz tak, Cedric. Cedric będzie gdzieś tutaj. To pogadajmy z Cedriciem. Trzeba wyjść z miasteczka na to wyglądam. No dobra, weźmy mojego ulubionego Arda. Port Flotsam. Cedric. Cedric pewnie jest w środku. To nie są drzwi, że tak powiem, do użytku. Tak, Jorvet. Poszukiwany żywy lub martwy. Może na górę jakoś wejdziemy. Tylko czy tędy, czy... Chyba i na A. Demet! No w dupę! No otwórz te cholerne drzwi, Geralcie z Rivi. No dobra, coś tu nie działa. Wydaje mi się, że to może być jedyne przejście do Cedrica, albo Cedric jest na dole. No tak, tędy nie wejdziemy niestety. Demet! Spróbujmy jeszcze raz tam wejść. Kurde, no! Weź Wiedźminie, no wejdź do środka. Spróbujmy zejść na dół. Zachowuj się, Wiedźminie! Ten Vigos chyba ma już nocy. Cedric. A dobra, bo to w ogóle mi... Jak poszło? Jasne. Pokaż. Oto twoja... Doskonale. Zanim dostań... Ja też. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Dobra. Przybramy... Już zróbmy to zdanie do końca. O, dobra, tu jest diamentowy pył i olej. To pewnie do tego. Do jakiejś mikstury. Oleju. Znaczy po oleju na miecz. O, olej do oleju, no tak. Zróbmy to, potem pójdziemy do Cedrica i będziemy kończyć odcinek. Bo niestety nie mogę grać w nieskończoność. A co do takiego? Baczność potwory. Okej, fajne. Open. Dobra. Open doors. Gdzie byłeś?
Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kupcy dają za zabicie potwora dobre... Pieniądze nie... Ale zwykle ba... Nie ufam jej. Shili? Dlaczego? Shila to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem. No to już wiem, że jej nie lubisz. Po prostu cię... Dzięki. Chętnie jednak do... Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. No to chodźmy do niego. Czekaj. Ja już tu jestem tutaj dla tego człowieka. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostro... No. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą za... No okej, dobra. My teraz moja to... pracownia jest tuż, tuż. Potem Cedric. I prawie jesteśmy. Gruby, teraz! No w dupę. No cudownie. Po prostu zajebiście. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. To jest z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. Wspaniale! Legalny fistech! Cóż to będzie za interes? Możesz ty. Kłamstwo, mak. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci... Moi pracownicy cię odprowadzą. Mam nadzieję, że zechce... Nie zgadzam. Gdybym nie wiedział, że Blenheim był jednym z przywódców Salamandry... Cóż, w takim razie... W takim razie będę musiał was zapierdolić, tylko że oczywiście nie wiem, jak stąd wyjść. Kurwa, nie jest dobrze. O kurwa! Ale mnie szybko dojechali, ja pierdolę. Trzeba było wyjść i zebrać miecz jak najszybciej. A tak. Dajcie mi, kurna, szybciej grać, ja pierdzielę, no. Pewnie będzie ta rozmowa znowu. Dobra, Kicia tam sobie leży. O, boy. Dobra. Dajcie mi chwilę, zaraz wracam. Jesteśmy na miejscu. Mam ekwipunek i zabijamy. Ale oni są mocni, wytyfy. Chyba, że ich zabijam tym. Nie no, to jest ewidentnie. Yeah!
O matko, trochę ciężko się z nimi walczy. Krótki miecz stalowy. No okej. Co ja w ogóle wziąłem do ręki? Gwalhir. Nie, ja chcę tego. Runiczny mahakamski shield. Dajcie mi miecze. Dajcie mi miecze. Wyśmienity krótki miecz. 11, 14. 1, 10, 12. Krwawienie. Nie wiem. Ale spróbujmy, dajmy mu szansę. Najwyżej będziemy zmieniać, ale ma większe obrażenie, o tak powiem. Recepturę na puszczyka. To jeszcze przeszukujmy. No, jaki w ogóle jest etap tego zadania? No tak, nie wyłączyłem tego, nie wyłączyłem stopera, więc... Więc nie mam pojęcia, ile nagrywam. Sklepik z marzeniami, zapach kadzideł. Dobra, okej, niedobitkowy salamander. Ciekawe, co mam teraz zrobić z tym zadaniem. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Tu już nie ma nic, tu jest jakiś miecz, ale miecz już mnie ewidentnie nie interesuje. Dobra, teraz idziemy do Triss Merigold. Smelly Goat. Tak, tutaj prawdopodobnie jest wyjście z tej jego śmiesznej sekretnej tej. Okej. Dobra, teraz tak, Keiran. Jestem chyba troszeczkę od... trochę się chyba oddaliłem od Keiran. Dobra, musimy iść tą stronę, dobrze. Raz nie podał flotsem. Tutaj gdzieś pewnie będzie Triss Merigold. Dużo luda jednym słowem. He, skoczę! Binduga. Dobra, Binduga, rozmowa z Keiranem i kończymy odcinek. Sporo i tak tego wyszło. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Czekaj. To ty jesteś, Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem.
Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Dzięki. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Nekery. Będę celował wyżej. Czyli staruch, znaczy Kejran. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy wiedźmin... Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu... Muszę zarobić kilka or... W tym lesie dla wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od... Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś obłąkani usmażyli. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio... Powiedz mi coś więcej. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje. Kapłan Mircei zamknął ich... Gdyby ci się udało odszukać dwóch Dwan zaginionych w zgliszczach... Spróbować. Okej, okay. Mamy dużo informacji o zadaniach, o Kejranie, o całej tej okolicy i o tym, kto może nam pomagać robić pułapki. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.